Pralki, lodówki, kuchenki, mikrofalówki, drukarki. Tony takich urządzeń trafiają do śmieci, choć są jeszcze sprawne technicznie i mogłyby służyć tym, których nie stać na nowy sprzęt. Dotychczas przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej kierowało takie odpady do recyklingu. To się jednak zmieni, bo na terenie Przok przy ulicy Bałtyckiej stanął właśnie ogromny namiot na takie sprzęty. Już za kilka dni pojawi się tam, przywieziony przez mieszkańców, sprawny jeszcze sprzęt RTV i AGD. A że nadaje się on wciąż do użytku, jego właściciele potwierdzą, wypełniając stosowne oświadczenie. W namiocie będzie również miejsce na meble, wózki dziecięce, rowery, a nawet zabawki i książki. Wszystko po to, by rzeczy dobre i sprawne, które można jeszcze używać, nie trafiły od razu do recyklingu. Ale znalazły nowy dom. Zabrać je ze sobą będzie mógł każdy chętny i bez żadnych opłat. Akcja ruszy w drugiej połowie października. PGK wyznaczy dwa lub trzy dni w tygodniu, w których takie rzeczy będą wydawane. Podobne punkty, w których zainteresowane osoby mogą za darmo brać sprawne, a niepotrzebne już komuś sprzęty i meble, działają w wielu przokach w całym kraju i wszędzie cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.